Witajcie. Nadal rozważamy pierwszy list apostoła Jana. Dzisiaj dochodzimy do pierwszego rozdziału i wersety od 1 do 4. Poprzednio w poprzednich odcinkach, jeżeli ktoś z Was nie oglądał, to zachęcam. Zobaczcie. W poprzednich odcinkach mówiliśmy, mówiłem takie krótkie wprowadzenie do tego listu. Do kogo Jan pisał ten list? Dlaczego pisał ten list? Mówiłem też o ogólnym, o ogólnym zarysie tego listu. W poprzednim odcinku, właśnie mówiłem o takich ośmiu, niektórzy mówią, dziewięciu testach, jakie każdy z nas może sobie zrobić. Testach, które powiedzą nam, czy jesteśmy prawdziwie zbawionymi ludźmi. Pierwszy list Jana właśnie odpowiada na to pytanie: czy możemy być pewni swojego zbawienia? Czy jesteśmy prawdziwie zbawieni? Czy nie jesteśmy zbawieni, a może wydaje nam się tylko, że jesteśmy zbawieni? Jeżeli nie oglądaliście tego odcinka, to zachęcam, zobaczcie, może zaraz po nim. Myślę, że on jest bardzo ważny, jest fundamentalny do poznania całego listu. Ok, przejdźmy dalej. Przejdźmy do wersetów od 1 do 4. Nie wiem, ile uda mi się zrobić w tym odcinku. Jeżeli nie przerobimy wszystkich, to przejdziemy z tematem na kolejny werset. Jan, na kolejny odcinek. Jan pisze, Jan tak rozpoczyna swój list. To, co było od początku, co słyszeliśmy, co widzieliśmy na własne oczy, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce o słowie życia. Niektórzy twierdzą, że te cztery wersety są prologiem, są takim wprowadzeniem do pierwszego listu Jana. W Ewangelii Jana, kiedy popatrzymy na nią, też mamy prolog. Tam mamy pierwsze osiemnaście wersetów. Początek prowadzi nas do Chrystusa, początek listu, pierwszego listu Jana i początek Ewangelii Jana prowadzi nas do Jezusa z Nazaretu, który jest tym obiecanym Mesjaszem, który jest Chrystusem. Który jest Zbawicielem świata. Chrześcijaństwo to Chrystus. Chrześcijaństwo to wiara w Chrystusa. Chrześcijaństwo to wyznawanie Chrystusa. Chrześcijaństwo to miłość do Chrystusa. Chrześcijaństwo to uwielbienie Chrystusa. Chrześcijaństwo to posłuszeństwo Chrystusowi. Chrześcijaństwo to naśladowanie Chrystusa. Chrystus to życie chrześcijanina. Tak jak Paweł w liście do Filipian mówi: Dla mnie bowiem życie to Chrystus, a śmierć to zysk. Aby mieć pewność zbawienia, trzeba mieć pewność, że właściwie znamy Chrystusa, że wierzymy w prawdziwego Chrystusa. Jeżeli nie wierzysz w prawdziwego Chrystusa, to ten wymyślony Chrystus nie możecie zbawić. Dlatego dla Jana było tak ważne to głoszenie prawdziwego Chrystusa, tym bardziej, że zaczęły szerzyć się różne błędne nauki. Mówiłem o tym we wstępie. Nauki gnostyckie, które zmieniały wiele z tego, o czym głosili, co głosili apostołowie, w tym Jan. Fałszywy pogląd na Chrystusa, Nasze fałszywe wyobrażenie Chrystusa może wpłynąć na nasze życie w ten sposób, że nie będziemy w wiecznej obecności Boga, że nie zostaniemy zbawieni, a zostaniemy odrzuceni przez Boga. Dzisiaj wielu ludzi ma różne wyobrażenia o Jezusie. Są ludzie, którzy uważają, że Jezus wszystkich kocha, także ich, niezależnie od tego, co robimy. Są ludzie, którzy mają patrzenie na Jezusa czy na Boga zupełnie inne, traktują go jakiegoś policjanta. Są ludzie, którzy chcą zarobić na zbawienie przez własne uczynki, przez wiarę, przez robienie dobrych rzeczy. Ale kiedy zaczynamy czytać Biblię, widzimy prawdziwego Chrystusa. To dlatego jest tak ważne i dlatego wciąż powtarzamy, aby czytać Biblię, aby ją poznawać. Aby ją znać bardzo dobrze, bo jeżeli wymyślimy sobie Boga, to ten Bóg niestety nie może nas zbawić. To nasze życie będzie może służbą, ale Bogu, który nie istnieje. Jan pisze to, co było od początku. Jan pokazuje tutaj, kiedy zobaczylibyśmy w Grece, jest użyte słowo arche od początku. Kiedy pomyślimy o początku Biblii, zobaczymy pierwszy fragment, pierwszy wers pierwszego rozdziału Biblii Księga Rodzaju, to co było na początku. Wiemy, że Bóg istniał od zawsze. My nie istnieliśmy od zawsze, każdy z nas począł się w określonych okolicznościach i przyszedł na świat w określonych okolicznościach i faktycznie będziemy żyć wiecznie po śmierci w przemienionym Stanie, ale będziemy żyć wiecznie. Jedni będą z Bogiem w wiecznej obecności w tak zwanym niebie. Nazywamy to niebem dla uproszczenia, inni w wiecznym cierpieniu, w oddaleniu od Boga i dla uproszczenia jako chrześcijanie nazywamy to miejsce piekłem. Ale Bóg istniał zawsze. Czytamy o tym na początku Księgi Rodzaju, czytamy o tym na początku Ewangelii Jana, czytamy o tym na początku. Pierwszego listu Jana. Ewangelia Jana rozpoczyna się na początku było słowo. Myślę, że wielu z nas doskonale zna te słowa. Na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga, wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało z tego, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności i ciemność jej nie ogarnie. Ważne, abyśmy zwrócili tutaj uwagę na to słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Początek Ewangelii Jana. Bardzo ważne, abyśmy zwrócili na to uwagę. Są bowiem ludzie, szczególnie świadkowie Jehowy, ale nie tylko, którzy odrzucają bóstwo Chrystusa. To poważny problem, tak jak Jan zmagał się z problemem gnostyckim, gdzie gnostycy odrzucali człowieczeństwo Jezusa. Jan dlatego tak często pisze: widziałem go, dotykałem go, jadłem z nim, dotykałem go fizycznie, potwierdzam, że on był Bogiem i człowiekiem jednocześnie. Dzisiaj ludzie podważają bóstwo Chrystusa, niektórzy twierdzą, że Jezus z Nazaretu był jakimś wcieleniem archanioła Michała. Wracajmy do słowa i sprawdzajmy wszystko w Biblii. Jan, apostoł, napisał: Na początku było słowo, słowo było u Boga, i Bogiem było słowo. Myślę, że warto w tym kontekście zacytować jeszcze dwa fragmenty Księgi Michała. Piąty rozdział, drugi werset. Czytamy: A Ty Betlejem Efrata, choć jesteś najmniejsze wśród tysięcy w Judzie. Z ciebie jednak wyjdzie ten, kto będzie władcą w Izraelu, a jego wyjścia są od dawna, od dni wiecznych. To może jest dla nas niezbyt zrozumiałe. To był przykład Ubg, ale kiedy zobaczymy to w innym przekładzie, możemy przeczytać: A Ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich. Z ciebie wyjdzie ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie jego od początku od dni wieczności. Widzimy w księdze Michała jest zapowiedź Boga, który stanie się człowiekiem. Jego pochodzenie od początku. Widzimy wyraźnie, że Chrystus istniał od zawsze, więc musi on być Bogiem. A w Nowym Testamencie, w Ewangelii Jana, w 17 rozdziale, możemy przeczytać takie słowa Pana Jezusa. A teraz Ty, Ojcze, uwielbi mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u ciebie, zanim powstał świat. Widzimy ponownie, Jezus sam mówi o sobie, że miał u Boga chwałę, jeszcze zanim powstał świat. Ewangelia Jana, ten 17. rozdział, to jest moment, kiedy Jezus. Przed pójściem na krzyż modli się do Ojca. Wiemy, że Bóg, syn, przyjął powstać człowieka, przyjął postać sługi. Powiedzielibyśmy, że zakrył przed nami w jakiś sposób swoją, swoje bóstwo, na, zakrył je przybierając ludzkie ciało, ale teraz modli się do Ojca, aby po drugiej stronie krzyża Ojciec odsłonił Jego pełną chwałę, aby okazał tą chwałę, którą miał u Ojca. Zanim powstał świat. Tak zaczyna się Ewangelia Jana, tak zaczyna się pierwszy list Jana. Jezus z Nazaretu, Jezus jest Mesjaszem Chrystusem, on jest Bogiem, synem. Jezus Chrystus, Bóg w ludzkim ciele. Bóg, człowiek. W liście do Filipian czytamy. W drugim rozdziale, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi, a z postawy uznany za człowieka, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci krzyżowej. Jan pisze dalej w pierwszym liście, co słyszeliśmy, co widzieliśmy na własne oczy, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce. Mówiliśmy o bóstwie Chrystusa, o tym, że on istniał zawsze, przez niego i dla niego wszystko zostało stworzone, jak czytamy w Ewangelii Jana, ale teraz Jan mówi też od razu o człowieczeństwie. To co sygnalizowałem już gnostycy starali się obalić, mówili że Jezus nie mógł mieć fizycznego ciała, to jest niemożliwe. Jan pisze: widziałem, słyszałem, dotykałem Potwierdzam ja sam, że Jezus nie był jakąś istotą duchową, jakimś aniołem bez wyrazu, ale my, Jan używa nawet liczby, liczby mnogiej, my dotykaliśmy go, jedliśmy z nim. Zobaczmy Ewangelia Jana, 13 rozdział, czytamy tam od 21 wersetu. To powiedziawszy, Jezus wzruszył się w duchu i oświadczył: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, jeden z was mnie wyda. Wtedy uczniowie spojrzeli po sobie, niepewni o kim mówił, a jeden z jego uczniów, ten, którego Jezus miłował, położywszy się na piersi Jezusa, położył się na piersi Jezusa. Skinął więc na niego Szymon Piotr, aby się wypytał, kim jestem ten, o którym on mówi. A on, położywszy się na piersi, zapytał go, panie, kto to jest. W Ewangelii Łukasza w 24. W rozdziale czytamy. Popatrzcie na moje ręce i nogi, że to ja jestem. To jest Jezus, który objawia się uczniom po zmartwychwstaniu. Dotknijcie im mnie i zobaczcie, Duch nie ma ciała ani Kości, jak widzicie, że ja mam. No, niesamowite te fragmenty są i tym bardziej, kiedy zestawimy to z tym, co Gnostycy twierdzili, to widzimy, jak jest to sprzeczne. I znowu wracam do tego ciągłego przypominania: po to powinniśmy czytać Słowo Boże, po to powinniśmy je poznawać, po to powinniśmy je studiować, aby wystrzec się, aby ustrzec siebie i naszych bliskich przed fałszywymi naukami ludzi, którzy zniekształcają Słowo czasami ze swojej niewiedzy, a czasami być może robią to niestety specjalnie. To wszystko. Tworzy całość. Dlaczego to jest takie ważne, to o czym pisał Jezus? Jeżeli byśmy uznali, tak jak niektórzy w pierwszych wiekach uznawali, że Jezus był tylko istotą duchową, nie narodziłby się, nie mógłby się narodzić z dziewicy. A wiemy, że zapowiadali to prorocy. Przez to, że Jezus narodził się z dziewicy, nie miał tej skażonej natury Adama. Przez to Jezus prowadził bezgrzeszne życie przez to mógł złożyć to swoje bezgrzeszne życie w ofierze za grzeszników. Nazywamy to czasem zastępczą śmiercią. I dalej po tej śmierci widzimy, że Jezus także w ciele z wstaje, o czym czytaliśmy w tym fragmencie z Ewangelii Jezusa. Jeżeli ktoś zaprzecza człowieczeństwu Jezusa, zaprzecza też prawdziwemu zbawieniu. Jeżeli ktoś zaprzecza bóstwu Jezusa, to też zaprzecza fundamentom chrześcijańskim i niestety, ale osoby takie nie mogą być zbawione. Wszystko wskazuje na to, że nie będą zbawione, bo wymyśliły sobie Jezusa, wymyśliły sobie Mesjasza, a ich wymysły nie są zgodne ze Słowem Bożym. I dalej w tym pierwszym wersecie czytamy, jak Jan pisze: o Słowie życia. Wiemy, że jest tu użyty grecki zwrot, zwrot logos, tłumaczyłem to, kiedy omawialiśmy Ewangelię Jana. Pamiętajmy, że to greckie słowo, powiem pokrótce tylko przypomnę dla tych, którzy nie oglądali, greckie słowo logos jest jakby mieszanką myśli greckiej, filozofii greckiej i tego, co jest w Starym Testamencie. Dlaczego Jezus jest określony jako logos? Greccy filozofowie Myśleli o Logos jako o sile rozumu, jako o mocy stworzenia, o źródle mądrości. I kiedy zestawimy to ze Starym Testamentem, Jan próbuje połączyć te dwie myśli grecką filozofię i hebrajski sposób myślenia o Bogu, który wszystko stworzył. I Jan wskazuje przez ten zabieg językowy, że Jezus Chrystus jest prawdziwą mocą stworzenia, że On jest. Prawdziwą mądrością Boga, że łączy w sobie wszystkie atrybuty Boga, że On jest twórcą przez niego, dla niego wszystko stało, zostało stworzone. On jest zbawicielem ludzi. Więc On jest centralną postacią życia każdego chrześcijanina i powinien być centralną postacią życia każdego człowieka. Ok, myślę, że tutaj się zatrzymamy. Pierwszy werset ale jest w nim bardzo dużo treści i cóż, zapraszam na kolejny odcinek.